końcu. Ale całość, czy tylko trochę? No całość. Trzy numery pierwsze. Więc jeszcze raz witam głośno i radośnie Państwa. Podwójnie. Witam w imieniu profesora, pan profesor Rosław Szajbo. Przywitajmy brawami nasz gość. Za pośrednictwem kuratora dzisiejszej wystawy, pani Wiesławy, żebym nie pomyliła, Wideryńskiej, zapraszamy tutaj. Udało nam się taką wystawę zorganizować. Wystawę jednego z najlepszych polskich plakacistów, twórcy, współtwórcy Polskiej Szkoły Plakatu. Ja króciutko przypomnę, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa u profesora Wojciecha Fangora i Wydział Grafiki u Henryka Tomaszewskiego. To nazwiska, które łącznie z nazwiskiem profesora potwierdzają to, co mówię. Jeden z najlepszych plakacistów polskich. Ogromnie się cieszę, że przyjął zaproszenie do Małej Galerii. No i że mamy okazję przede wszystkim z profesorem pobyć, no i zobaczyć wspaniałe plakaty. Ja mogę również odpowiadać na niedyskretne pytania. No, a my wrócimy do naszej tradycji, czyli poproszę o komentarz profesora Andrzeja Szarka, potem poprosimy panią kurator wystawy, no a na końcu najważniejszy dzisiaj człowiek też będzie poproszony o miłe słowa. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w drodze z Radomia do Kielc jest taki duży billboard, blachodachówka. Ktoś niedawno zatarł pierwszą literę na tym billboardzie. No, no i wyszło to, co wyszło, prawda? W ten sposób współczesny plakat, czy współczesny billboard, ale znak graficzny, się dzisiaj prezentuje. I na tle tego rodzaju zjawiska w Polsce, na tego rodzaju bardzo złego właściwie kondycyjnie wizerunku plakatu, czy powiedzmy grafiki tego typu w Polsce, Szkoła Plakatu Polskiego z Tomaszewskim, z Szajbo, z Urbańcem, ze Świeżym jest ciągle czymś niezwykłym i ciągle czymś po prostu no, aktualnym, nowym, świeżym i doskonałym wręcz. Ten plakat, proszę Państwa, nie tylko w Polsce, ale w gruncie rzeczy, w moim przekonaniu, ci plakaciści dali dobrą lekcję również i światu. Dlatego, że kiedy obserwuję plakaty amerykańskie dzisiaj albo jakieś inne tego typu, to również coś otwiera się w kieszeni, a również świadomość każe nam powiedzieć, że coś złego się dzieje. Być może jest to tak, że odbiorcy, którzy równolegle żyją z tym światem, równolegle z cywilizacją, jakby to oni w imię demokracji domagają się nowej jakości grafiki na ulicy. Ale mnie to w sumie nie interesuje, mnie to nawet nie obchodzi. Mnie interesuje jakość, mnie interesuje wyższość formy nad treścią, a plakat, który oni reprezentują, przepraszam, mówię oni, ale mówię to jako o twórcach plakatu polskiego. Plakat, który oni reprezentują, to jest plakat, który mówi ogromnie dużo
używając bardzo niewielu realizacyjnych form, a zatem są wybitnie skróty myślowe. I dlatego my tutaj jesteśmy szczęśliwi, kiedy pojawia się ktoś taki jak pan Szajbo, który dotykając dzisiaj galerię, dotyka nas, a my dotykamy świata, dlatego że przecież to jest obywatel świata, prawda? Dziękuję bardzo. Tak? Dzień dobry Państwu. No ja będę tylko dziękowała. I zacznę od tego, że rok temu zupełnie przez przypadek trafiłam tutaj do małej galerii. I powiem, że się zakochałam w tym miejscu i w ludziach, którzy prowadzą galerię. Bardzo serdecznie dziękuję pani Alicji Hebdzie, panu Andrzejowi Szarkowi i wszystkim pracownikom. No atmosfera tutaj była tak porażająca dla mnie pozytywnie, że przyjechałam do Warszawy, spotkałam się z profesorem Szajbo i zaproponowałam, czy nie zechciałby zrobić wystawy tutaj. Zgodził się i też bardzo serdecznie dziękuję. O profesorze już Państwo powiedzieli parę słów. Ja tylko dodam dwa słowa. Król życia. To, co robi, kocha. Kocha swoją pracę. Kocha kobiety, kocha świat, kocha ludzi, kocha kuchnię. No po prostu wszystko mu się wychodzi genialnie, bo robi to z pasją i z sercem. No i przy tym jest ta szczypta geniuszu. Gratuluję. Dzień dobry, witam Państwa. Mam ogromną, powtarzam, ogromną przyjemność znalezienia się w tym mieście. Drugi raz jadłem w pierogarni, bo już byłem tutaj w tym mieście i jest to miasto bardzo, ale to bardzo piękne. I z tego, co widzę, niezblazowane, dlatego że Warszawa ma tysiące możliwości oglądania tysiąca wystaw, dobrych, złych i właściwie ludzie przychodzą wyłącznie na wino. Także bardzo dziękuję za przyjście, a jednocześnie bardzo się zachwycam miastem, dlatego że miasto tonie w zieleni i widziałem, że kupę ludzi się uśmiecha na ulicy. Bez, że tak powiem, powodu nawet wielkiego. Ale może powód jest zielony i słonecznie. Zapraszam do oglądania. Ja naprawdę chętnie odpowiem na jakieś pytania, gdyby one się znalazły. No i dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. To my jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Jestem przekonana, że ludzie się uśmiechają, bo po prostu poznali pana profesora. Tak samo jak i my się będziemy za chwilę uśmiechać przy symbolicznej lampce wina i przy tych pytaniach, nawet niedyskretnych. Oczywiście zacznie profesor. Można jeszcze o pani powiedzieć. Pani, która nam gra. No to już Dawid będzie mówił. Dawid, o Państwu grający. Tak, a wtedy powiesz, jak już zagrają drugi raz. Tak, to jest symboliczna lampka wina dla pana profesora, a tam poprosimy właśnie, żeby rozczęstować Państwa. Oczywiście zapraszam do brzęknięcia lampki o lampkę. No i za chwilę poprosimy pana profesora o złożenie autografu na naszej ścianie, bo chcemy, żeby ta energia ciągle z nami była. Czyli najpierw rozmawiamy, czy... Najpierw pijemy. Witam bardzo serdecznie moją przyjaciółkę, panią Jolę Herman. Ona jest też przyczyną tego, że my jesteśmy tutaj. I dziękuję bardzo, bo dzięki niej jest wydrukowany ten fantastyczny plakat wystawy. I kocham cię, Jolu.
I kocham Nowy Sącz, kocham galerię i kocham Państwa. Dziękuję bardzo. Bravo.